po prawej i lewej stronie mnóstwo zieleni, sadów, drzew owocowych. Lekko na wzniesieniu znajduje się chyba wyjątkowe miejsce. Nie chyba, na pewno. Klasztor sióstr benedyktynek misjonarek w Borkowicach. Zobaczcie sami, jak żyją, co robią, jak służą Bogu i ludziom benedyktynki misjonarki już od 1939 roku. Tak naprawdę na chwilę przed wybuchem II wojny światowej siostry benedyktynki misjonarki, uciekając z Kowla na dzisiejszej Ukrainie, razem ze swoimi podopiecznymi właśnie tu w Borkowicach znajdują schronienie. Ksiądz proboszcz Jan Wiśniewski udziela im dachu nad głową. Tu rozpoczynają służbę Bogu i człowiekowi. To tu właśnie przygarniają osierocone dzieci. Tutaj stwarzają im możliwości rozwoju, wzrostu, opieki, niejednokrotnie narażając swoje życie. To właśnie w tej miejscowości ludzie znaleźli w naszym klasztorze spokojną przystań, miejsce, w którym czerpali siły duchowe, ale i niejednokrotnie powracały im tutaj siły fizyczne. Wiedzieli, że zawsze mogą na siostry liczyć. Tak zapamiętali nas mieszkańcy Borkowic. W Borkowicach obecnie wspólnota liczy 11 sióstr. Siostry pracują przy parafii, jako katechetki i prowadzą przedszkole. Od 2016 roku nasze przedszkole nosi nazwę Antoninek. Jest to nazwa, która nawiązuje do historii naszego zgromadzenia. W 1939 roku siostry przybyły tutaj z Kowla i była to pierwsza placówka w Polsce. W ten sposób kontynuujemy naszą działalność wychowawczo-opiekuńczą na terenach Polski. Nasze przedszkole działa tutaj już od 1951 roku, a w tym budynku od 1999. Obecnie w przedszkolu pracują siostry, a także panie świeckie. W przedszkolu niepublicznym Antoninek mamy jedną grupę, w której znajdują się cztery grupy wiekowe, od 2,5-latków do 5-latków. Jest to nie lada wyzwaniem dla nauczyciela, który pracuje z grupą, ponieważ trzeba tak dobierać program, żeby i te 2,5-latki, i te 5-latki coś wniosły dla siebie, poznały pewne rzeczy, świat otaczający. Pracujemy wieloma metodami, które są sprawdzone i które są dostępne na rynku, które uważamy, że spełniają wartości zarówno chrześcijańskie, jak i ogólnoludzkie. Są to m.in. metoda dobrego startu, czy odmienna metoda nauki czytania, czy poznawanie aktywne, słuchanie muzyki Bati Strauss, czy ruch rozwijający Weroniki Sherborn. Są one różnie dostosowane tak, aby dziecko wszechstronnie się mogło rozwijać. Oprócz takich ogólnodostępnych metod, wiadomo, że jesteśmy przedszkolem katolickim, więc ważne jest dla nas wychowanie dziecka w duchu wiary katolickiej. Wspomagamy też rodziców w tym kierunku. Jestem mamą trójki dzieci, dwoje chodzi do obecnego przedszkola, trzecie czeka na przyjęcie od września. Dzieci poznają tutaj wartości chrześcijańskie, jak również mają też inne zajęcia. Bardzo dużo podróżują. W naszym przedszkolu wspieramy całe rodziny, współpracujemy z rodzicami, przygotowujemy z rodzicami przedstawienia teatralne, przygotowujemy festyny, wyjeżdżamy razem z rodzinami na pielgrzymki, czy przygotowujemy różne wyjazdy dla dzieci. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby dziecko widziało też rodziców aktywnie uczestniczących w życiu naszego przedszkola.
Siostry benedyktynki, misjonarki w Borkowicach nie tylko prowadzą przedszkole, mocno angażują się w życie parafii, prowadzą działalność duszpasterską, katechizują, animują spotkania koła misyjnego, a także prowadzą rozśpiewaną scholę dziecięcą, młodzieżową. Bóg jest mój, dobry jest, każdy czas. Bóg jest tu, Bóg jest tam, Bóg jest każdy z nas. I w sercu go masz, światłem jest, w ciemną noc i w modlitwie. Świętego Benedykta przewiduje modlitwę i pracę, ale także przewiduje chwile, w których wspólnota spotyka się razem. Taką właśnie formą wspólnego przebywania i budowania więzi we wspólnocie jest rekreacja. Wówczas uczestniczą w niej wszystkie siostry. Obecność sióstr starszych na placówce w Borkowicach jest wielkim duchowym zapleczem. Jest to siła tej placówki, wielkie wsparcie dla każdej siostry aktywnie posługującej na różnych odcinkach ich pracy. Przyjechałam 5 lat temu do Borkowic. Pracuję w ogrodzie i pracuję trochę w kuchni. Przyjechałam do Borkowic w 1994 roku, 15 września. Kocham bardzo Borkowice, także pozostanę całkowicie w Borkowicach.